Od dobrych kilku lat, właściwie 4 imprezy mistrzowskie zaliczone, ale o tym może za chwileczkę, bo teraz jeszcze jedna próba. No i na wysokości zadania teraz Rafał Krzyśka. Rakić rozglądał się za partnerami, teraz dobre dogranie, no i próba strzału na bliższy słupek. Widzieliśmy już w tych pierwszych minutach groźne wykonanie stałego fragmentu gry. Zobaczymy, jak teraz ta piłka siądzie po Pławskiemu. No i widzieliśmy po rykoszecie jeszcze Bielszczanie. Teraz króciutko rozegrany ten rzut rożny. Dobrze teraz podziękował swojemu partnerowi Kamil Surmiak, Michałowi Kubikowi. Wielu zawodników, którzy mnóstwo meczów reprezentacji, także w tej u trenera Błażeja Korczyńskiego. Teraz naprawdę centymetry dzielą Orzowian od trafienia. Teraz Biele, czy był tam faul w tej sytuacji? Pretensje Chorzowia, no i widzieliśmy, mówiliśmy o tym dosłownie kilkanaście sekund temu. No trochę może również jeszcze żółta kartka dla Przemka Dewódzkiego. Słyszymy, może państwo również, że publika po stronie Rafała Krzyśki zdecydowanie, no ale nie ma się co dziwić. Biele kontra Krzyśka! Obok bramki, tutaj dobrze skrócił kąt Rafał Krzyśka, także jemu należą się brawa w tej sytuacji, no ale przede wszystkim niecelne. Teraz natomiast może Klirex odpowie skuteczną akcją, no i przede wszystkim wykończeniem, no ale zabrakło tego strzału wykonaniu Brockiego. Może tym razem ponownie kapitan, tak jest, no ale także po drugiej stronie dobrze kapitan. Emocje na hali w Chorzowie się zwiększają, już z innym wykonawcą, tak jest. Pereira, no i zobaczymy, jak to wykonanie. Brawa ponownie dla Rafała Krzyśki. Ponownie na wysokości zadania staje golkiper Klireksu. Wielkie tutaj brawa na hali w Chorzowie. Chorzowianie. Półtorej minuty do zakończenia pierwszej połowy. Jak to zostanie wykończone w tej sytuacji? Brawa dla Chorzowian! Mozaiko 1-0. W tym momencie Klirex obejmuje prowadzenie. Minuta 20 sekund do końca pierwszej połowy. Wybuch radości na hali w Chorzowie, jakiego tutaj bywalcy stali chyba nie pamiętają od dawna. Klirex, Klirex. Teraz czekał na tą piłkę Seged, dotarła do niego futbolówka, ale ostatecznie już nie w tym momencie, w którym oczekiwał. Krzyśka, jeden na pewno z bohaterów chorzowskiej ekipy w tych pierwszych 20 minutach, no ale tutaj trzeba zagrać maksymalnie przez pełne 40 minut. Nieudana na pewno przygoda rekordzistów z Ligą Mistrzów. Wszyscy oczekiwali w Bielsku-Białej i w okolicach, że dłużej rekordziści zabawią w europejskich pucharach. Teraz natomiast poprzeczka ratuje Chorzowia. No taka trochę sytuacja piłkarska bardziej aniżeli futsalowa. Dodajmy, że dzisiejsze spotkanie sędziują pana Sławomir Steczko i Tomasz Kondrak. No a teraz mamy odpowiedź rekordzistów. Pierwsza ta groźna sytuacja w tej drugiej połowie, no i wyrównanie w wyniku spotkania 1-1 w tym momencie. 24 minuta spotkania 1-1. Klirek z Chorzów kontra rekord Bielsko-Biała. Jeżeli popatrzymy na zasługi obu ekip, no to można powiedzieć, że ten wynik sprawiedliwy, ale teraz mają szansę. Rekordziści obejmują prowadzenie. Michał Marek, a więc zobaczymy, czy ten rekord nam się tutaj będzie rozpędzał. Seged tam już biega, także Łuszczek, jak to zostanie rozegrane. Mizgajski uderzenie, no ale ta piłka niedobrze, nie najlepiej siadła Mizgajskiemu. Teraz musi się ratować, no i teraz ruszyli w stronę arbitra. Gracze rekordu, będzie żółta kartka dla Szymona Łuszczka w tej sytuacji chyba. Tak jest, no i w tym momencie kończy się spotkanie dla kapitana. No i ponownie scenariusz jak te dwa poprzednie. Teraz Budniak ma trochę więcej miejsca, no i ta piłka niemalże na linii ratowana przez Rafała. Brocki indywidualnie, tutaj pojedynek dwóch dziesiątek. No i teraz poprzeczka. Stara się tam gdzieś trochę przeszkadzać rywalom, no ale teraz tracą Chorzowianie. Popławski ruszył, ma trochę miejsca, no i trafia, nie, pewnie jeszcze nie kończy rywalizacji w tym spotkaniu, ale trafia po raz trzeci w dniu dzisiejszym dla rekordzistów. Bielszczanie obejmują dwubramkowe prowadzenie w 38 minucie. Salisz. Ostatnie sekundy tego spotkania, tak jest. Tutaj się już nic nie uda gospodarzom zrobić w tym spotkaniu. Na pewno brawa dla Chorzowian za
ofiarność, za wolę walki, za to, że pokazali charakter, że na pewno w pewien sposób zmazali to, w jaki sposób zaprezentowali się w sobotę, ale punktów dzisiaj nie zdobyli.